Potęga samoobserwacji. Pewnego dnia postanowiłem, że przeprowadzę pewien eksperyment, którego celem będzie robić nic przez cały dzień. Doświadczenie to planowałem już od dłuższego czasu, ale byłem zbyt rozproszony zajmowaniem się ważnymi sprawami, więc ciągle odkładałem je na potem. Wybrałem do tego wolną sobotę. Zamknąłem się w pokoju, wyłączyłem komputer, telefon, odciąłem dostęp do internetu. Następnie usiadłem i nic nie robiłem. Eksperyment był dużo trudniejszy niż ogólny obraz tego, jak myślałem, że będzie. W mojej głowie kłębiły się myśli o tym, że powinienem być produktywny, że nie wypada spędzać wolnego czasu na nic nie robieniu. Zastanawiałem się, co robią w tej chwili moi znajomi. Rozmyślałem o przyszłości i przeszłości. Czułem brak stymulacji internetem i miałem poczucie, jakby mi czegoś brakowało. W pewnym momencie moje myśli zaczęły schodzić na tematy egzystencjalne. Zaobserwowałem, że od dawna brakowało mi refleksji. Zwróciłem uwagę, że jest to wynikiem faktu, że przez ostatnie kilka lat byłem mocno pogrążony w nauce z różnych źródeł i praktycznie w ogóle nie poświęcałem czasu na to, by pomyśleć samodzielnie. Uświadomiłem sobie, że aby usłyszeć siebie, trzeba się odłączyć od zewnętrznego źródła dystrakcji i wpływu. Zacząłem się zastanawiać. Dokąd prowadzi mnie życie? Dokąd zmierzam? Dlaczego na co dzień robię dokładnie to, co robię? Kwestionowałem nawet to, dlaczego w ogóle piję kawę. Zauważyłem, że to, co nazywam swoim samodzielnym myśleniem, jest tak naprawdę procesem konwersji wszystkich myśli, jakie usłyszałem z zewnątrz, wybierając te, które mi pasują na daną chwilę, uznając je za własne, dodając do nich barwę mojego głosu. Zacząłem obserwować swój umysł, nie karmiąc go dodatkowymi myślami. Ale również nie próbując kontrolować tego, co pojawia się w głowie, położyłem się na podłodze. Dosłownie, leżałem na twardych i zimnych panelach podłogowych. Nie chciałem kłaść się na łóżku, bo wiedziałem, że jest to zbyt wygodne, i zacznę przysypiać, co mogłoby znacząco zaburzyć przebieg eksperymentu. Mój umysł zadawał sporo pytań, tworzył abstrakcyjne pomysły i teorie. Pozwoliłem sobie na to, zastanawiając się, co dzieje się na samym końcu procesu myślenia. Która myśl jest tą ostatnią? Dokąd one wszystkie prowadzą? W pełni poddałem się swojemu eksperymentowi, niczego nie kontrolując, a jedynie obserwując wszystko to, co się pojawiało. Obserwacja umysłu sprawiła, że zacząłem dostrzegać niekończący się strumień myśli, które zawsze są w pewnym stopniu ograniczone do swych własnych pozornych form koncepcji. Doszedłem do wniosku, że nie ma możliwości udać się gdziekolwiek bez jednoczesnego pozostawania tutaj, gdzie już się jest. Po około 40 minutach umysł zaczął zwalniać, strumień myśli znacznie złagodniał, a moja uwaga rozpłynęła się zupełnie, jakby nie miała żadnej formy i jakichkolwiek ograniczeń. Stałem się bardzo wrażliwy na odbiór rzeczywistości, poprzez wszystkie dostępne mi zmysły. Uświadomiłem sobie, że bycie jest naprawdę bardzo tajemniczym zjawiskiem. Na co dzień zawsze jesteśmy czymś zajęci: praca, szkoła, aktywności fizyczne, jazda samochodem, umówione spotkania, rozmawianie przez telefon, przesuwanie palcem po ekranie smartfona, gotowanie, sprzątanie, oglądanie filmów, słuchanie muzyki, jedzenie, czytanie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ciągle coś nas absorbuje, a nieproduktywne aktywności. Zwykliśmy uznawać za marnotrawienie naszego czasu, często czując się winnymi i zaniepokojonymi z powodu braku produktywnych działań. Zwróciłem uwagę, że tendencja do gonienia za rzeczami jest wynikiem wewnętrznego impulsu, by przetrwać. Doszedłem do wniosku, że jako ludzie nie potrafimy ustać w miejscu, bo musielibyśmy przyznać się do uczuć bezradności, lęku, niepewności, końca egzystencji, które stają się bardzo nieznośne. Brak postępu piętnowany jest poczuciem winy, złością i głosem krytyka, który chce, aby rzeczy stawały się lepszymi od tego, jakie są. Osobiście nie uważam, że te części nas są zbędne, ich celem jest mobilizacja do działania, lecz czasem kontrolują nami za bardzo i nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Pomyśl, gdyby nagle wszyscy ludzie na całej Ziemi uświadomili sobie, że znaczną część ich ambicji i motywacji stanowi unikanie bezsilności i lęk przed śmiercią, to jakby zmieniły się nasze motywacje. Być może nagle stalibyśmy się bardziej wrażliwi i otwarci na siebie, a przy tym musielibyśmy przyznać się do tego, jak bardzo jesteśmy krusi. Zdjęlibyśmy z naszych twarzy maski narcystycznego przekonania o byciu panami wszystkiego. I stanęlibyśmy w obliczu jednej z największych egzystencjalnych prawd. Nie wiemy w istocie tego, skąd się wzięliśmy i dokąd dążymy, a przy tym musimy nauczyć się naprawdę dobrze współpracować i koordynować nasze działania, robiąc użytek z tego, co zostajemy na co dzień wokół siebie. W trakcie tworzenia projektu Find Yourself zacząłem głębiej zastanawiać się nad tym, co to znaczy dla mnie szukać siebie. O czym w ogóle jest mój projekt? Dlaczego go robię i na czym mi tak naprawdę zależy? Uświadomiłem sobie, że trudno jest mi bezpośrednio określić jednoznaczny cel, gdyż ciągle go badam i odkrywam. W ten sposób wpadło mi do głowy twierdzenie: Co jest dla ciebie ważniejsze od studiowania samego siebie? Hasło to określa bardziej proces badania niż cel sam w sobie i sugeruje ważność samopoznania przez obserwację siebie, co jest tożsame z uważnością czy praktyką nieformalną medytacji. Robiąc filmy i umieszczając je w serwisie YouTube, dostrzegłem, że produkcja wideo jest pewnego rodzaju treningiem uważności. Tworzenie filmów sprawia, że obserwuję siebie z perspektywy trzeciej osoby, pozostając zarówno w roli aktora, jak i twórcy, reżysera. Nagrywanie, a następnie oglądanie tego, co się nagrało, pozwala uczyć się od samego siebie. Poprzez uzewnętrznianie w filmach swoich doświadczeń, myśli, wiedzy, mądrości, Zacząłem traktować prowadzenie kanału jako istotne ćwiczenie duchowe. Miało to ogromną wartość terapeutyczną w procesie kształtowania się mojej osobowości. Mogłem zobaczyć to, jaki jestem, skąd wypływają moje myśli i poglądy, lecz przede wszystkim dostrzec wieloletni proces dojrzewania. Wyćwiczyłem w sobie pewien sens postrzegania widza po drugiej stronie kamery. Nagrywając filmy, dosłownie czuję się tak, jakbym mówił do drugiej osoby. Zbudowałem wokoło nagrywania filmów pewien system złożony z rozwojowych nawyków to jest czytania książek, poradników, oglądania szkoleń, wywiadów, poznawania nowych ludzi czy podróżowania. Te nawyki mają na celu inspirować mnie, by odkrywać coraz to dalsze rejony rzeczywistości. Twórczość sprawiła, że zyskałem szeroką perspektywę tego, jak jeszcze mogę określić siebie, patrząc przez pryzmat odgrywanych przeze mnie ról. Paradoksalnie sprawiła też, że utraciłem przywiązanie do jakiejkolwiek etykietki, którą mógłbym sobie nadać. Jestem mistykiem, mędrcem, filozofem, psychologiem, coachem, mentorem, specjalistą, amatorem, youtuberem, kolegą, przyjacielem, księdzem, dzieckiem, artystą, wariatem, oświeconym, bezosobowym nikim, joginem, kulturystą, podróżnikiem. To są części mnie, role, które odgrywam, będąc awatarem Damiana, jakiego poznali inni ludzie. Widząc je okiem obserwatora, dostrzegając, jak się przeplatają, mogłem na własnej skórze zobaczyć, jak bardzo zmienna i adaptacyjna jest moja osobowość. Samoobserwacja jest jedną z ciekawszych aktywności, jaką człowiek może wykonywać w swoim życiu, jest związana z pewnym paradoksem. Otóż nie można nic zrobić, aby obserwować. Obserwacja po prostu sama się dzieje, gdy zwracasz uwagę na teraźniejszość. W trakcie obserwacji, gdy jesteś nią zaobserwowany, twoje poczucie kontroli i oddzielne ja znikają. Spróbuj teraz na moment stać się obserwatorem tej chwili i zwróć swoją uwagę, że rozpoznawanie siebie jako obserwatora niczym nie różni się od samej obserwacji. To tak, jakby pomiędzy tym, kto postrzega i tym, co jest postrzegane. Nie było żadnej granicy dzielącej. Jedno i drugie jest tym samym. Nie ma żadnego odrębnego ciebie w środku ciebie. Gdy obserwujesz, jest tylko czujna uważność. Jest to bardzo skuteczny sposób, aby uwolnić się od uwarunkowań przeszłości. Człowiek w konfrontacji ze świadomością jest nagi, bezbronny, sam dla siebie niewinny, a nawet tajemniczy, bo nigdy tak naprawdę nie wiadomo, jaka będzie nasza kolejna myśl czy zachowanie. Pozostaje czyste zaobserwowanie chwilą teraźniejszą. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego umysłu, możemy wyróżnić dwie podstawowe aktywności zachodzące w polu naszego postrzegania. Jedna występuje, gdy myślisz. Umysł zawęża swoją uwagę do postrzegania rzeczywistości w sposób wybiórczy. Jest to proces konceptualizacji, przywoływania pamięci, funkcji imaginatywnej, wyobraźnia. Logika, wgląd intuicyjny, umiejętność planowania i przewidywania przyszłości, projekcja świata rzeczywistego, umiejętność widzenia centralnego. Dzisiaj jest tłusty czwartek. Nie żebym coś sugerował, ale jeśli właśnie w tej chwili z tym co napisałem skojarzył ci się wielki, lukrowany pączek z Twoim ulubionym nadzieniem, to zacząłeś postrzegać tę chwilę właśnie przez pryzmat tego smakołyku. Gdy czytasz te słowa, masz w głowie pewnego lektora. Tajemniczy głos z tyłu, który, będąc zawężony do kolejnych linijek tekstu, odtwarza treść i formę przekazu tej książki. Druga aktywność w zasadzie nie polega na robieniu i zmienianiu, ale rozpoznawaniu. Jest to samoobserwacja, która jest również związana z widzeniem peryferyjnym. Piotr Uspieński, autspenski, nazywał tę czynność samozapamiętywaniem. Nie chodzi tutaj o zachowywanie pamięci o sobie jako obrazu, raczej zwracanie uwagi, że prawdziwy ty nie jest związany z jakąkolwiek koncepcją, ale teraźniejszością. Zauważ, że możesz żyć wyłącznie tu i teraz. Czas i przestrzeń są pojęciami, jakich nauczono nas, abyśmy mogli poruszać się w społecznym matriksie. Samoobserwacja jest świadomością samego siebie. Tu i teraz. Czyli postrzeganiem rzeczywistości nie poprzez pryzmat pamięci i myśli, lecz widzeniem jej dokładnie taką, jaką jest. Polega na dostrzeganiu uwagi samej w sobie i pozwalaniu, aby ta samoczynnie kierowała się ku jej źródle. Zbadajmy ją nieco szerzej. W tle do pojawiających się myśli leży pusta, wiecznie obecna przestrzeń. Jest to nieporuszona świadomość, o której pisałem już wcześniej. W przekazach buddyzmu mówi się o tak zwanej co oznacza bezforemność, pustość, niesubstancjonalność. Nie chodzi tutaj o nicość w sensie braku celowości czy wartości, nihilizm, lecz o to, że wszelkie myśli, koncepcje, wydarzenia pojawiają się, a następnie znikają w bezforemne nic. Świadoma obserwacja pozwala na niepodążanie za myślami, jakie są w nas wyzwalane w chwili obecnej. W praktyce wygląda to tak, jakbyś przełączył się z życia w swojej głowie na to bardziej bezpośrednie życie, które masz przed sobą. Wchodząc w tryb samoobserwacji, możesz dostrzec, jak mało kontroli posiadasz. Wszystko, co jest w tobie i wokół siebie, dzieje się spontanicznie. I choć, identyfikując się z własnym umysłem, masz wrażenie, że posiadasz nad sobą kontrolę, to zwróć uwagę, że sam proces myślenia wydarza się automatycznie. Uważność myśli, odczuwanie emocji i tego, co dzieje się tu i teraz jest podejściem akceptującym, otwierającym umysł, dekonstruującym ego, pozwalając na jego bieżącą aktualizację. Eckhart Tolle napisał książkę Potęga teraźniejszości, poświęcając ją zagadnieniu oświecenia przez pryzmat życia tu i teraz. To podejście otwiera możliwość dostrzeżenia absolutu Boga i jaźni, nie jako obraz ideału, tymczasowe doświadczenie uniesienia czy ekstazy, ale permanentną, wieczną teraźniejszość. Obserwacja ciała, połączona z relaksacją poszczególnych napięć, ma działanie uwalniające od niepokoju, czy innych negatywnych emocji, oraz sprawia, że możemy odbierać rzeczywistość w bardziej przejrzystej postaci. Nasze ciało odzwierciedla to, co dzieje się w naszej głowie i na odwrót. Wspólnie funkcjonują podobnie do radia, zbudowanego z nadajnika i odbiornika. Gdy nasza antena jest powykrzywiana na różne strony, nadajnik wysyła sprzeczne komunikaty, a odbiornik nie jest nastawiony na odpowiednie fale. Żyjemy wtedy w sposób dysfunkcyjny. Uważność pozwala dostroić się na odpowiednią częstotliwość, umiejętnie naprostować antenę oraz dostosować komunikat do panujących warunków rzeczywistości. Jeżeli jesteś osobą przebywającą w wielu środowiskach, to sama obserwacja pomoże ci poruszać się bardziej jak ryba w wodzie, umożliwiając elastyczność i płynność przebiegu interakcji. Obserwacja tego, co się pojawia, czyni człowieka bardziej żywym, wolnym od oceny. To budzi empatię i współczucie, pomagając lepiej rozumieć to, co czują inni ludzie. Świadomość ma działanie uwalniające od napięć, stłumionych uczuć czy myśli. W społeczeństwie uczymy się kontrolować nasze emocje bardzo nieświadomie. Robimy to poprzez dysocjację, racjonalizację, kompensację, wyparcie się czy przenoszenie na inne osoby. Mechanizmy te chwilowo maskują nasze pierwotne uczucia i emocje, ale często uniemożliwiają dotarcie do pierwotnego źródła bólu czy problemu. Samoobserwacja pozwala na większą spójność z tymi uczuciami włączając je do życia, a nie tylko odsuwając na bok.